W sobotę w jednym z mieszkań przy ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu ktoś śmiertelnie ranił nożem 33-letniego mężczyznę. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Na ten moment możemy w tej sprawie powiedzieć tylko tyle, że do wyjaśnienia została zatrzymana 32-letnia kobieta i to są na razie wszystkie informacje, których w tej sprawie możemy udzielić, ponieważ toczą się w tej sprawie bardzo intensywne czynności. Według relacji sąsiadów zatrzymana kobieta to partnerka ofiary. Para mieszkała w centrum Sosnowca. Według nieoficjalnych informacji kobieta ma dzieci z innych związków, jednak te już jakiś czas temu trafiły do domu dziecka. Mimo niedawnych zaręczyn z ofiarą miało często między nimi dochodzić do kłótni. Ludzie słyszeli, że ona sama darła mordę jak była w mieszkaniu, a jego nie było, nie? I on był raczej spokojnym człowiekiem, no lubiał sobie wypić, bo nie powiem, nie? Ale był spokojny, a ona no to furiatka, no. Ją tylko było słychać podczas awantur. Z informacji brata ofiary wynika natomiast, że 32-latka już kilka miesięcy temu zaatakowała swojego partnera i ugodziła go nożem. Kobieta jednak nie poniosła konsekwencji prawnych z tytułu tego zajścia. Dowiedziałem się, że brat w szpitalu jest. Dopiero zadzwoniłem na policję, to mi powiedzieli właśnie, że zaatakowała mojego brata i nóż mu wbiła gdzieś w okolice klatki piersiowej i przebiła mu płuco. 33-latek miał według relacji jego rodziny wybaczyć swojej partnerce ten incydent. Na razie sprawą śmierci mężczyzny zajmuje się policja, a o dalszym losie kobiety zdecydują najbliższe dni.